Mirał, niemal 3 tygodnie temu doznałeś groźnej kontuzji podczas meczu z Pogonią Szczecin, po tym jak zderzyłeś się z głową z Jarosławem Fojutem. Bardzo się cieszymy, że możemy cię z powrotem widzieć uśmiechniętego w siedzibie klubu z chłopakami rozmawiającego. Powiedz nam przede wszystkim na początek, jak się czujesz. To dobrze, czy nie cała tygodnia minęło już, ale trochę lepiej. Nie tak, jakie było pierwsze tygodnie. Mam nadzieję, że z tygodnia tygodń będzie lepiej i że będzie się wszystko wróciło tak, jak powinno. Cała piłkarska Polska bardzo się przejęła tą twoją kontuzją. Na pewno to wiele dla ciebie znaczy, to jak ważną osobą jesteś dla kibiców, zawodników swojego klubu i innych drużyn także. Tak, jestem bardzo szczęśliwy. To miałem duże wsparcie od wszystkich, dużo od swoich kolegów i swojego klubu. Tak samo i całe Polskie. Było dużo trenera i zawodników, którzy dzwonili do mnie i tym razem chciałem im wszystkim podziękować za to. Kibicowałeś Krakowi podczas meczu z Arką Gdynia na stadionie, także na pewno wybierasz się na mecz z Zagłębiem Lubin, odwiedzasz kolegów ośrodku treningowym klubu, więc na pewno bardzo brakuje ci drużyny. Oczywiście, że niektórzy życiu mi się nie zdarzyło tak, że mam taką przerwę, że nie trenuję i nie mam co teraz robić, tylko oglądam mecze, kiedyś przyjdę tutaj na treningi, oglądam jak drużyna trenuje i mam nadzieję, że od tego następnego mecza z Zagłębiem Lubin zaczniemy wygrywać i zrobić swój cel. Mam nadzieję, że jeszcze nam ta pierwsza osiemka nie uciekła, ale dobrze by było, że się przełomimy i zaczniemy wygrywać. Czyli teraz wszystko w twoich rękach, musisz tak kibicować w poniedziałek na stadionie, żeby były 3 punkty, nie ma innej opcji. Tak, będziemy sprowadzić doping w poniedziałek i mam nadzieję, że im to pomoże. Żartuję trochę, ale to, co bardziej trudno oglądać mecze niż grać, to teraz z Arką mnie tak było, że ciężko było oglądać mecz przede wszystkim, co strzeliliśmy po bramku prawidłową, która nie była uznana, ale mam nadzieję, że to się zmieni wszystko i że nam Bóg wróci trochę to, co nam idzie w ten sezon. Czyli widzimy się w poniedziałek na stadionie. Tak.